Lista. Dzięki Wam za Wasze wszystkie głosy. Już w następnym odcinku dowiecie się, kto zostanie królem albo królową. Dzisiaj jednak mam dla Was inny film. Moi rodzice już na początku grudnia zaczęli nagrywać film na swój kanał i zostało im bardzo dużo niewykorzystanych materiałów. W weekend dograliśmy brakujące ujęcia na mój kanał i stworzyliśmy dla Was zupełnie nowy film. Ferie, oczekiwania versus rzeczywistość. Zaczynamy! Będę chodziła w różne superaśne miejsca. Na łyżwy, na gofry, na basen, do kina. Może nawet ulepię bałwana. Oczekiwania! I nasz mini bałwanek gotowy! Ale brzydal. Nieprawda, jest piękny. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapki w górę. Rzeczywistość. Tata, idziemy do kina? Zamknięte. Na basen? Zamknięty. To może na kręgle? Kręgle też zamknięte. Myślę, że tata ściemnia, bo jest leniem. Babcia z nami pójdzie na lodowisko. Całe lodowisko puste, ale się będzie ekstra jeździło. Lodowisko też zamknięte. W takim razie chodźcie, pójdziemy na gofry. Zamknięte, beznadziejne ferie. W te ferie będę spędzała dużo czasu z przyjaciółmi. Będziemy grali w gry i będzie super. Oczekiwania! Rzeczywistość. Dwa, idę na dwór spotkać się z kumplami. Hola, hola, są ferie, wreszcie masz dużo czasu i możesz nadgonić matematykę. Ale przecież są ferie. W trzeciej klasie powinnaś już umieć wyrecytować całą tabliczkę mnożenia, nawet gdybym cię obudził w środku nocy. 8 razy 8, 64. 8 razy 9. Zostawcie łapki w górę, jeśli też walczycie z tabliczką mnożenia. Już piąta rano? Kochanie, obcie, 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 obcie. Ile to jest 8 razy 8? 64. 7 razy 7? 49. Brawo, kochani, śpi. Na coś przydały się te ferie. W te ferie zrelaksuję się w spa. Oczekiwania! Kochanie, twoje domowe spa gotowe. Co? Domowe spa? Proszę córeczko, już wszystko przygotowane. Do miłego relaksu, mała. Fajnie tu. Kochanie, co się stało? Tata, znowu nie włączyłeś ciepłej wody. Kotku, zimne kąpiele są zdrowe. Ja cały czas będę zjeżdżała na sankach ze śniegu. Oczekiwania! Ale była kraksa! Ale była super! Że pod górkę się tak szybko nie da jechać. Dobra, słuchajcie, pora rozpocząć wojnę na śnieżki. Ja ci dam! Hej! Teraz będzie prawdziwa bitwa na śnieżki. Ratunku! Rzeczywistość.
zabrać. To nie ma sensu. Ja też chcę. Jeszcze raz. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie znoszę świąt? Teraz nie znoszę ferii. Ja też, razem. No dobra, nie było tak źle. Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. Ostatnio przytyłam niecały kilogram. Postanowiłam, że w te ferie będę się zdrowo odżywiać. Zdrowa dieta to podstawa. Dużo warzyw i zero słodyczy. Oczekiwania. Staruj, zamawiam pizzę, jaką chcesz? Nie dzięki, w te ferie odżywiam się zdrowo. Jak tam sobie chcesz? Halo? Rzeczywistość. Gdzie są słodycze? Dzieciaki! Dzieciaczki! Mam was, słodyczowe złodziejaszki! Jeszcze tylko kawałek. A co ze zdrowym odżywianiem, co? No co, trzeba sobie jakoś osłodzić te beznadziejne ferie. Ferie będę się wysypiała dowolnie. Oczekiwania! A dopiero 12. Pośpię sobie jeszcze. Rzeczywistość. Saruś, kochanie, obudź. Mamuś, jest dopiero 8 rano. Słuchaj, muszę lecieć do pracy. Zrób proszę Wiktorkowi śniadanie. A tata nie może? Wiesz, jaki tata jest nieznośny, kiedy się nie wyśpi. Wstawaj. A chciałam się wyspać w te ferie. W te ferie będę miała mnóstwo czasu. Stworzę coś niesamowitego. Może napiszę książkę albo zbuduję robota, który odmieni świat. Mam już nawet jego projekt. Oczekiwania. Rzeczywistość. Już stworzyłaś już tego robota? Może później, teraz mi się nie chce. Wiedziałam, że tak będzie. Rodzice wezmą wolne i pojedziemy sobie w jakieś fajne miejsce. Spędzimy razem kilka dni na łonie natury. Będzie ekstra. Oczekiwania! No chodźcie, szybko znalazłam tajne przejście. Ale fajne! To mogą być wilki, kotku, czekaj. Zgubimy się. Uwielbiam leśne spacery, tu jest pięknie! Rzeczywistość. I co, wzięliście sobie kilka dni wolnego i jedziemy gdzieś? Dostałam tylko jeden dzień wolnego, ale i tak wszystko jest zamknięte, nie możemy nigdzie nocować. To znaczy, że nie jedziemy w góry? Możemy pojechać na kilka godzin. Jest, chociaż tyle. Tato, czemu tak wolno jedziemy? Widocznie cała Polska postanowiła pojechać na kilka godzin w góry. No co jest? Spokojnie, dzieciaczki, za 2 godziny będziemy. No nareszcie dojechaliśmy. Jak to pięknie, i jest śnieg. Ile śniegu. No, góry to jest to. Dobra, wracamy, dzieciaczki. Ale jak to, dopiero przyjechaliśmy. Już się stemnia. Chodźcie, wracamy, bo nie chcemy stać w jeszcze większych korkach. Ach, jaka szkoda, że nie możemy tu zostać na noc. Rodzice nie mają wolnego, nie da się nigdzie wyjechać, więc może spędzimy nockę u babci. Będzie fajnie. Będziecie się ze mną świetnie bawić. Aha, mam tutaj stare moje zabaweczki. Zostawcie dużo łapek w górę, jeśli lubicie nocować u babci. W te ferie zdobędę wszystkie szczyty górskie, podbiję wszystkie pieczątki w schroniskach. Zostanę prawdziwym tatarnikiem. Oczekiwania. Tylko 30 minut do schroniska, chodźcie. Nie tylko 30 minut, tylko aż 30 minut. Nie
właśnie dla takich widoków warto było się tu wdrapać. Nakręcone dzieciaki. Zaraz zdobędę kolejną pieczątkę w schronisku. Juhu, dotarliśmy do schroniska. Niestety nie wzięłam książeczek, więc pieczątki przybijemy na tym. Rzeczywistość. Nie mam już sił, wracam do domu. Sara, wstawaj, to jest łagodny niebieski szlak, no chodźcie. Idziemy na wędrówkę, będzie super. Ja dalej nie idę. Dzieciaki, dajcie spokój, ledwo doszliśmy od auta, wstawać, idziemy dalej. Sarzonka wymyśliła. W te ferie spędzę dużo czasu z przyjaciółmi, będziemy nierozłączni. Oczekiwania. Rzeczywistość. Heliwka, przyjdziesz dziś do mnie, czy ja do ciebie? Co, jesteś u babci do końca ferii? Cześć Piotrek, spotkamy się u ciebie w bazie? Co, ty też wyjechałeś? Hejka Elka, wyjdziesz na boisko? Żartujesz, jesteś u kuzynki? Bez nadzieja. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie dużo łapek w górę i napiszcie w społeczności, jak wyglądały wasze ferie. Pa! Skoro wszystko jest zamknięte, wybraliśmy się na wrotki. Hej! Dajcie łapki w górę!